Dobra, koniec tego wygłupiania się. Cześć, jestem Brodaty, a to jest kolejna gra. Indie oczywiście, bardzo fajna, oryginalna, niesamowicie inna gra niż jakiekolwiek inne gry, jakie widziałem w ostatnim czasie. Naprawdę, ten tytuł zasługuje na taki przynajmniej mały medal za niesamowicie inny pomysł. Ta gra jest lekka, waży chyba około 20 MB, jest darmowa w okresie bety. Każdy z was może ją sobie pobrać za darmo. Papers, please, czyli bileciki do kontroli albo papierki do kontroli. Jak najbardziej, wcielamy się w rolę urzędnika, który siedzi gdzieś na granicy i kontroluje papierki, petentów i tak dalej. Ja muszę sobie ściszyć grę, więc mi wybaczcie. Okej, powinno być już trochę lepiej. Dobra, ja zacząłem sobie już tutaj troszeczkę wcześniej grać, bowiem początek jest bardzo prosty i bardzo nudny, to znaczy tylko stawiamy stempla albo nie, więc nie ma w tym nic ciekawego. Ja rozpocznę dzień piąty i jak najbardziej, moi drodzy, z naszej wypłaty musimy opłacić rodzinę, podatki, mieszkanie, jedzenie, ogrzewanie i jeżeli ktoś z rodziny zachoruje, to też musimy mieć pieniądze na to, więc naprawdę nasza praca jest wymagająca. Okej, mamy gazetę z 27.1982 roku, że jakiś Vines Lestrade, coś tam, ostatnio uciekł z Republiki. Tu są takie państwa i miasta o naprawdę ciężkich nazwach, więc wybaczcie mi, jeżeli je przekręcam. Warto czytać te gazety na początek, żeby wiedzieć, co się dzieje. Okej, idziemy do roboty. Gra jest taka oldschoolowa, prawda, w takiej grafice z lat 90. i to jest bardzo fajne, naprawdę bardzo fajne. Okej, i tak wygląda nasz pulpit. Tutaj mamy petenta, prawda? Jego papierki, dokumenty, jakieś wizy i tak dalej, i tak dalej. Notatki głosowe, czyli możemy na przykład porozmawiać głosowo z petentem, jeżeli mamy problem. Tutaj znajduje się taki rulebook, którego możemy wyciągnąć. To jest po prostu taki, no taka książka, taki book z zasadami i regulacjami. Warto to czytać. Tutaj mamy podane wszystkie zasady, które musimy na przykład cytować naszemu petentowi, kiedy na przykład nie ma jakiegoś papierka. Układ państw, prawda? Jak wyglądają paszporty tych państw, jakie miasta wydają te paszporty. Więc jeżeli na przykład widzimy, że dany paszport jest, ma inne państwo, inne miasto niż tutaj jest podane, to znaczy, że od razu jest lewy, prawda? Musimy po prostu wszystko fajnie kontrolować. Na razie doszedłem do dnia piątego i jeżeli dojdę gdzieś dalej, to słyszałem, że ponoć są naprawdę fajne jaja, fajne sprawy, trzeba naprawdę bawić się, grzebać i tak dalej. Ja tutaj mówię, bowiem póki nie rozpoczniemy pierwszej weryfikacji papierków, to możemy sobie mówić do woli. Okej, tutaj mamy biuletyn, co mamy robić, prawda? Ministerstwo Obrony, czy jakiś admission, nie wiem, co to znaczy konkretnie po angielsku, ale jesteśmy obywatelem państwa Arctocka, niech tak będzie. I to jest chyba tam największe państwo i po prostu musimy dbać, żeby nasi petenci byli, że tak powiem, legalni. Nasze zasady na razie są takie, że musimy bardzo dokładnie sprawdzać podejrzanych petentów i chyba to byłoby na tyle, czyli po prostu nie ma tutaj większych zaleceń w stosunku do tego, co było wcześniej, więc ja sobie ten biuletyn schowam. I tutaj obok mojej kamerki jest taki czerwony guzik z wykrzyknikiem, to służy właśnie do porównywania różnych danych w systemie i tak dalej, a tutaj mamy stemple, czyli to, co najprzyjemniejsze. Okej, wezmij pierwszego petenta. Boże, jaki dźwięk. Dzień dobry. Papers, please. Okej, to mamy zezwolenie na wejście oraz wizę. On pochodzi z Antorgi, czegoś tak, więc sprawdźmy sobie szybciutko Antorgię, jaka tutaj... Jakie miasta wydają? Glorian, jest Glorian, czyli się zgadza. Sprawdzimy teraz daty. Klikamy i po prostu porównujemy na przykład zegarkiem. Zgadza się. Zgadza się. Czy numerek się zgadza? O, nie zgadza się numerek, więc rozmawiamy. A, widzisz. Tu jakaś nowa opcja, której nie znam. Detain. A strażnik go chyba bierze. Z tego co widzę tutaj. Out! A, wezwaliśmy straż. I pewnie strażnicy go tam zbadają albo coś. Papers. Dobra. Zdjęcie się chyba trochę różni. Możemy porównać zdjęcie. O, właśnie. The picture is different. I had surgery. A, i widzicie, teraz badamy odciski palca. O, nam się wydrukował odcisk palca. Porównujemy te odciski. A, nie są takie same, widzicie?
Nic o tym nie wiem. Dobra, strażnicy. Oczywiście mogłem wklepać jej odmowę wizy, jednak za to chyba po prostu dostanę więcej pieniędzy, prawda? Kiedy złowię kogoś, kto jest naprawdę lewy. Tak mi się wydaje, że mógłbym za to dostać więcej pieniędzy. Tych opcji jest coraz więcej, jak mówiłem, coraz więcej z każdą kolejną sprawą. To jest właśnie ten koleś, Lastroid Vines, o którym mówili w telewizji. Ale tu się na razie wszystko zgadza. Ja pamiętam, że kiedyś go nie przepuściłem i dostałem za to karę. Więc na razie go chyba przepuszczę. Oczywiście zbankrutowałem, nie miałem po prostu pieniędzy na utrzymanie rodziny. Tu się wszystko zgadza, tu się wszystko zgadza. Dobra. Approved. Dzień dobry panu, mimo że czytałem o tym o gościu w gazecie, że jest niby przestępcą, ale niech będzie. Oczywiście, jeżeli źle kogoś wpuścimy, kto nie powinien wejść, no to dostajemy tam druczek taki, prawda? Papers. O, to ma ID card. Jest aristocki, czyli jest obywatelem, prawda? Ale warto wszystko porównać na wszelki wypadek, tu się wszystko zgadza. Aha, data urodzenia. O, widzicie, inna data urodzenia. Nic o tym nie wiem. Do widzenia. Nie wiem, czy dobrze robię, czy powinienem wzywać straż, czy powinienem dawać stempel, prawda? Zobaczymy, przekonamy się później. Chociaż tam były jakieś zapisy, prawda, tutaj w tym, że powinienem wysyłać wszystkich jakichś nieuprawnionych obywateli czy coś tam. To jest facet. Nieraz się wyłożyłem na tym, że wziąłem babę za faceta, nie? I po prostu dostałem karę za to, że się płeć nie zgadzała. Tu się wszystko zgadza. Tu się wszystko zgadza. Tu się też wszystko zgadza. Imię, nazwisko Lukik Mohamed się zgadza. Zdjęcie się zgadza. Numerek chyba też się zgadza tak na pierwszy rzut oka. Dobra, dzień dobry. Pana przepuścimy. Hopsia, hopsia. Oczywiście jak coś wtopię, w tym sensie, że źle zrobię, to będzie wydrukowany mandacik, prawda? Że źle kogoś przepuściłem. Papers. Zdjęcie się trochę chyba nie zgadza. No nie, nawet się zgadza, dobra. Numerki się zgadzają, data się zgadza. To się zgadza. Olivia Steiner, Steiner Olivia. Więc wydaje mi się, że wszystko jest ok. Aha, i to jest kobieta. Najczęściej się wykładam na tym, czyli że miasto, które wydało wizę, jest lewe, prawda? O właśnie. Tak myślałem. No dokładnie. Na szczęście nie dostałem już za to żadnej kary. Ale widzicie, Invalid Issuing City, czyli miasto, które wydawało wizę, było złe, prawda? Czyli to była lewa wiza, że tak powiem. Tu się zgadza, tu się zgadza. Oczywiście czym szybciej to robimy, tym więcej petentów obsłużymy, a czym więcej petentów obsłużymy, tym więcej kasy. Etc. Daniela Markowicz, Daniela Markowicz. Great Rapid z United Kingdom. Przejrzyjmy sobie, gdzie leży United Kingdom. Oj, kurde. Great City. Nie, Great Rapid. Okej, zgadza się, czyli dzień dobry. No, dobra. Następny. O kurde, co jest? No, tak jak mówiłem wcześniej, że wziąłem faceta za babę i teraz wziąłem właśnie babę za faceta. Ach, na szczęście nie ma chyba żadnej kary. No, zdjęcie się zgadza, podobny typek. Tu się zgadza, tu się zgadza, numerek się zgadza. William Martin, Martin William, dobrze. A co jeszcze bym sprawdził? Sant Monagero z Antegorii. Kurde, z tymi kartkami zawsze. Antegoria, St. Mareros. Dobra, zgadza się, więc chyba jest dobrze. Facet. Na wszelki wypadek też sprawdzę. Facet, dobrze. Następny. Dobra. Papers, please. Ale chyba nie ma papierka, więc... Więc nie podoba mi się. Nie podobasz mi się, z góry. Najwyżej będę płacić mandat. Why? No najprawdopodobniej po prostu nie miała papierka. Mandacik się nie wydrukował, więc jest spoko. Podejrzewałem po prostu, podejrzewałem, że jeżeli mówi o mężu, prawda, i nie daje żadnego entry permit, tego właśnie papierka, to że już jest lewa z góry. Okej, okay, porównamy sobie... porównamy sobie tutaj te wszystkie dane. To się zgadza. To się zgadza.
No, cholera. Z tym klikaniem czasami. To się zgadza. Riko Kowak. A widzicie, Ibrahimowicz Riko. Więc już nazwisko jest inne niż na papierku. Do widzenia. Nie zgadzamy się. No. Chyba wiedziała, o co chodzi. Następny. Pokażę wam oczywiście jeden dzień, prawda, z życia tego. Tu jest coraz więcej opcji po prostu. Na razie to tylko przeglądamy sobie jeszcze te entry permit. Później dochodzą jeszcze jakieś inne papierki. Jest tego dużo. Klikania jest coraz więcej. Oj. No. Dobra, to się zgadza. To się zgadza. To klikanie czasami jest błędne. Maximilio Paulischen. Paulischen Maximilian. Okej, okay, tu się zgadza, facet. Hajhan. No już ludzie się zebrali, więc za niego nie dostanę pieniędzy nawet chyba. I tutaj Impor wydawał, widzę. Miasteczko Hajhan. Okej, okay, wszystko się zgadza, więc wydaje mi się, że jest ok. Dobra, to jest koniec dnia. Teraz zobaczymy, jaki był wynik. No, zabrakło mi 5 dolców chyba za to, żeby opłacić mieszkanie. To są jeszcze, jak widzicie, jakieś inne pola, opcje, które mogą się kiedyś pojawić. Oraz nasza rodzinka, prawda? Czyli tam jakaś mamusia jest okej, wujek jest okej, żona jest okej, synek jest okej. Oczywiście mogą zachorować, mogą być głodni, może być im zimno, bo nie ma ogrzewania. Czy mogą wylecieć chyba na bruk, no nie wiem. Śpimy sobie, dzień piąty. Aha, czyli że imigranci zabierają pracę lokalnym mieszkańcom. Pewnie będziemy musieli jakoś to rozwiązać. Dzień kolejny. Strażnicy przychodzą. Okej, okay, jakie mamy wiadomości? Czy jakiś tam minister zatrudnienia wprowadził specjalny program dla imigrantów? Czy osoby, które przybywają, muszą pokazać ważny work pass? Work pass mają takie oznaczenia. I tyle, z wiadomości tyle. Dobra, następny. Otworzymy może. Dzień dobry, papers please. O właśnie, work pass, entry permit. Jeszcze to jest tego, kurde, od zapierdzenia. Najważniejsza tu jest data ważności tego work passa, prawda? Czyli warto po prostu sobie po jakimś czasie, ustawić taki tryb, że, no może nie tryb, po prostu ustawić się tak, że się przegląda te wszystkie dane naraz, prawda? Czyli to jest Alice Diaz, Hayhan City. Właśnie z tymi całymi miastami jest największy problem. Impor. Gdyby te guziki były trochę większe. Hayhan, okej, okay, to się wszystko zgadza, to jest babka. Zdjęcie się zgadza, więc wydaje mi się, że jest okej. Okej. To ci oddaję. To też ci oddaję, dobra. No jak dostanę mandat, to będzie znaczy, że coś spieprzyłem. Ale nie, jest okej, okay. Mandat się nie wydrukował, więc podjąłem dobrą decyzję. Papers, please. Okej. Ten ekran mógłby być większy, naprawdę mógłby być cholera większy. Tu się zgadza. O, jakąś kartkę mi dała. Tu się zgadza. Silin Andrzejew. Morgereus wydał kartę z obsidianu. Masakra jest z tymi nazwami miast. Obsidian Morgereus. No wszystko się zgadza, zdjęcie się zgadza. Chociaż zdjęcie bym jeszcze sprawdził. Dobra, zdjęcie się zgadza. Więc chyba jest wszystko ok. Dobra, łap. O! I widzicie, czasami takie notatki, prawda, że jakiś człowiek nazwany Daniladum obiecał mi, mojej siostrze, dobrą pracę w Aristotce, ale mu nie ufam. Obawiam się tego, że zabierze mi paszport i zmusi mnie do pracy w burdelu. Jest następny w kolejce, albo któryś tam w kolejce. Zrób coś. Zobaczymy. Papers. A, ona jest z Aristotki, ma tylko na razie ten ID card, ale wydaje mi się, że jest ok. Jeżeli ID card jest ok, to chyba można ją wpuścić, tak mi się wydaje. Aha. Tu się zgadza. Brunernur. Zdjęcie jest inne. Miałam operację i właśnie dostajemy fingerprint do porównania. Nie ma żadnych skojarzeń, bo czasami mogą być jacyś przestępcy z tego, co słyszałem tutaj. Okej, okay, zgadza się, więc babka może przejść. Skoro wszystko się zgadza, dajemy jej stempla. Okej. Okay. Do widzenia.
Dobra, następny. Porównamy sobie tutaj wszystko, zdjęcie. Zdjęcie się zgadza, numer ID się zgadza. Data się zgadza. Aha, data się nie zgadza. Pisał tam detected. Aha, że używa nieważnego dokumentu, prawda? Czyli do widzenia. Trochę krzywo stempla wstawiłem, dobra. A mogę stepnąć jeszcze raz? Mogę go zasteplować całego. Ciekawe, czy dostanę karę za dwa stemple. Chyba nie. Nie, okej, jest. Czy możemy zastemplować kogoś ile... O nie, ten dziadek. Już miałem z nim styczność na samym początku, prawda? O, to jest dobry koleś. Najpierw przychodzi bez dokumentów. Jest pierwszym bohaterem jakby gry, który przychodzi bez dokumentów. Następnie przychodzi z podrobionym dokumentem, tak namalowanym w paincie dosłownie. A teraz przychodzi bez ID, prawda? Bez papierków. Ciekawe, czy go jeszcze spotkam w tej grze, jeżeli będę grać dalej. Dobra, papierki. I to mi się wydaje, że to będzie ostatnia petentka przed końcem tego klipu. Tutaj specjalnie nie ma zbytnio co więcej pokazywać, to jest jeszcze na razie beta. I nie wiadomo, że ta gra będzie darmowa, czy będzie płatna. Najprawdopodobniej będzie darmowa, bo jest trochę zbyt prosta, żeby była płatna. Ewentualnie tam jakiś... różnią się chyba imię... Nie, Emma De Jong. De Jong Emma, okej, zgadza się, kobieta. Skal, i to mnie interesuje właśnie. Skal z Oblistanu. Jest Skal, czyli ma prawdopodobnie ważne papierki. Prawdopodobnie. To było chyba na tyle i tutaj specjalnie więcej nie ma co pokazywać z tej gry. Jest naprawdę prosta, ale niesamowicie oryginalna. No po prostu niesamowicie oryginalna. A, to jest tym Ladum Dari, o którym miałem tą notatkę. Więc go nie wpuścimy z góry. Nie wiem czemu, po prostu cię nie lubię. Nawet cię zastępuję 50 razy, żebyś nie wlazł. No, jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra, do widzenia. Możliwe, że dostanę za to mandat, ale... No, mandat dostałem, ale z tego coś dostałem, więc... Może to ma jakiś wpływ później fabularny, nie wiem. Dostałem też takie dwa papierki, też nie wiem po co one są. Może mi ktoś z was jakoś doradzi, co to jest i o co w tym chodzi. To jest na pewno jakiś bilet do burdelu, ale cholera wie. Może ma coś wspólnego z tą klientką, która miała w burdelu pracować. I to by było na tyle. Okej, dzięki za obejrzenie. I cóż, tyle.